Witam w wrocławskim magazynie miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Oto co dziś przygotowaliśmy w programie. Prace przy Wojska Polskiego. Rozmowa dnia. Przy ulicy Wojska Polskiego przebudowywane są przejścia dla pieszych oraz zatoka przystankowa. Zamontowane zostały już 4 słupy oświetleniowe doświetlające przejścia, co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Docelowo w tym miejscu zrobiona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej. W związku z pracami przystanek autobusowy numer 19 przy ulicy Wojska Polskiego Emilii Plater jest nieczynny do odwołania. Rozmowa dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Dariusz Dykański, prezes Klubu Turystyki Rowerowej Kujawek. Witam serdecznie. Witam serdecznie. A rozmawiać będziemy o turystyce rowerowej, czyli takiej formie, która jest coraz bardziej popularna wśród inowrocławian. Sezon rowerowy, właściwie to się chyba tak zaczyna w marcu. My tak jak mówimy, dla nas sezon się nigdy nie kończy, ale tak, no praktycznie tak, zaczynamy w sumie od marca, ale już kręcimy od stycznia pracy cały czas. Mówisz w liczbie mnogiej, oczywiście w imieniu jako, tak, jako rowerzyści z klubu, ale też ludzie nam ruszają się, widzę, po mieście, także ta turystyka rowerowa już jest popularna i już to się kręci. Ale jeszcze wracając do Waszego klubu, to ilu jest członków? Czy to są tylko mieszkańcy tutaj Inowrocławia i okolic? Czy mamy członków w klubie, jest 40 członków aktywnych. Większość jest Inowrocławia, ale mamy też członków z Szadłowic i tu okolicznych miejscowości powiatowych. Mamy już nowy rok, ten 2023 się dopiero zakończył, to może na początku jeszcze podsumujmy ten miniony rok, czyli gdzie byliście, co Ci tak przychodzi jeszcze w pamięci? No i powiem tak, to był nasz tamten sezon, ubiegły był nasz kolejnym dobrym sezonem na plus. Dużo fajnych zobaczyliśmy miejsc przede wszystkim i tutaj w naszym powiecie, ale również w całej Polsce, w województwie. Takim naszym głównym wyjazdem to był, razem z powiatem pojechaliśmy do miejsca urodzenia Władysława Sikorskiego, ruszyliśmy tu z Inowrocławia, pojechaliśmy do Tuszowa Narodowego, to było w ramach obchodów w powiecie tego roku Sikorskiego. Super fajna wyprawa, 6 dni kręciliśmy do tego Tuszowa, fajnych kupę miejsc zobaczyliśmy po drodze, no zwiedziliśmy wiele fajnych miejsc. Polski. Tak, to jest blisko Rzeszowa, także prawie tam 600 km wyszło. Dotarliśmy całą i zdrową, wiele przeżyć, fajnych miejsc zobaczonych, także to była nasza taka sztandarowa impreza, ale mówię ogólnie imprez, organizowaliśmy 51 wyjazdów rowerowych przez cały sezon. Jest to sporo, praktycznie co tydzień gdzieś tam staramy się aktywnie wyjeżdżać. No jakby rok podzielić na 50, to by było. No tak wyjdzie, praktycznie co raz w tygodniu, tak, gdzie tam staramy się wyjechać. Mówię, aktywnie spędzamy czas, zwiedzamy tu naszą małą ojczyznę, czyli nasz powiat, moje województwo, a dalej też wyjeżdżamy na różne zloty ogólnopolskie, wojewódzkie, także jest też szansa gdzieś coś innego zobaczyć, bo my ten teren nasz już znamy jak własną kieszeń, ale jest fajnych kupę miejsc po naszym pięknym kraju, także jest co oglądać, tylko chęci i trochę się zorientować, zaplanować. O planach właśnie chciałem teraz powiedzieć, bo na Waszym Facebooku, który zresztą trzeba przyznać, aktywnie tak jest, działa. Tam jest również zamieszczony właśnie nasz kalendarz imprez na nowy sezon. Także zapraszamy wszystkich serdecznie i do uczestnictwa w naszych rajdach, ale również właśnie zapoznać się z kalendarzem. I co jest takie już pewne? No mamy zaplanowanych 21 imprez pewnych, które się odbędą w czasie całego sezonu, ale to jest tylko 21, w zeszłym roku było 51, także tych weekendów mamy też dużo wolnych, ale one też na pewno będą zapełnione przez takie może, jak to mówimy, spontany, które się organizuje w przeciągu 2 tygodni, 1 tygodnia skrzykujemy się właśnie gdzieś tam na Facebooku, my jesteśmy grupą w miarę zgraną i no i gdzieś tam sobie planujemy wyjazd, coś zwiedzić, zobaczyć, aktywnie spędzimy czas na rowerze. No ja tak zaglądając na ten kalendarz Wasz, już na samym początku widzę rowerowy Dzień Kobiet, to jak taki Dzień Kobiet? Za nami tak, już rok mówię, dwa miesiące. Tylko kobiety jadą? Nie, drugi miesiąc się już kończy, mówię, zawsze rok witamy tradycyjnym wyjazdem, 1 stycznia jedziemy zawsze do Balczewa, do Rejny, po taką figurkę, tam zawsze witamy rok nowy na rowerach. Za nami jest Dzień Kobiet, Dzień Walentynkowy już był na rowerach. Wszyscy jeżdżą, panowie, starsi, młodsi. Panowie są mili tego dnia dla pana. Tak jest, zawsze są mili. I uczynni, w razie rzeczy jakieś to się wydarzy na drodze. Czyli pani sama dętki nie będzie. Nigdy sam nie zostanie. Czy planujecie też jakiś, może jeszcze nie wiecie, daleki wyjazd, był ten Tuszów Narodowy, ale też Zakopane wcześniej? Co roku staramy się gdzieś tam taki jeden klubowy wyjazd, fajny gdzieś dalszy właśnie zorganizować. My to nazywamy taką tułaczką, bo
tak się nam spodobało, tak od kilku lat jeździmy, że nie jedziemy w jedno miejsce i z jednego miejsca startujemy w koło, tylko staramy się wyjechać z jednego miejsca i każdą noc spędzić w innym miejscu i poruszać się dalej do naszego celu. Mówię, byliśmy w Zakopanem też z Rokiem Kasprowiczowskim, jechaliśmy z Jarosława Zakopanego, jechaliśmy szlak latarni morskich, byliśmy dookoła Mazur, objechaliśmy wszystkie jeziora. Rok temu jechaliśmy do Sikorskiego, do Tuszowa, a w tym roku troszeczkę może nie do końca będzie taki to spontaniczny wyjazd, bardziej taki może nagłośniony, ale jedziemy do Krakowa i to będzie właśnie wyjątek, że będziemy mieli bazę w Krakowie i będziemy stamtąd wyjeżdżać w różne kierunki. Na 5 dni to sobie zaplanowaliśmy i będziemy zwiedzać Kraków i okolice, które też są bardzo piękne. No i pięknie, powiedziałeś, że to jest około 40. To będzie w lipcu. Pięknie. Kraków w lipcu, bardzo fajna sprawa. Jakby kogoś zachęciło, to co, można się zapisać jeszcze? Szczerze powiem tak, można ten wyjazd, ten ale tu, w ogóle ten, do klubu? A do klubu można, zapraszamy na każdy wyjazd. Mówię, proszę śledzić też naszą stronę internetową na Facebooku. Tam są zapowiedzi naszych wyjazdów z wyprzedzeniem tygodnia, dwóch. Oprócz tych, co są w kalendarzu. Także jest godzina zbiórki, ile kilometrów, trasa jest zapisana, zapraszamy. Nikomu nie odmówimy, każdy może z nami się przejechać. No ale jak wygląda taki wyjazd, powiedzmy, jedziecie do Krakowa, to chyba jest jakieś ograniczenie, jeśli chodzi o... No jeżeli taki wyjazd, to tak, to przeważnie jadą nasi członkowie grupy, no zapraszamy ile chętnie. Wiem, że do Krakowa zapisało 18 osób teraz. Rok temu do Tuszowa jechaliśmy w 15 osób. No to się łączy z logistyką, tak, to trzeba zaplanować, dojechać, wrócić. Nocleg to mnie nie jest tak ładne, ale jest to do ogarnięcia. Powiedzmy jeszcze teraz, jaki najlepiej mieć rower, jakby ktoś chciał się zapisać, ale oczywiście rower musi mieć. To jaki to jest najlepszy? Przede wszystkim sprawny. Sprawny, bo nieraz zdarzały się osoby przyjeżdżały do nas na zbiórki, no niestety rowery nie nadawały się specjalnie do jakiegoś tam wyjazdu, troszeczkę nawet dłuższego, tylko tu można tam po mieście pojeździć po naszych solankach, ale sprawny rower, trekkingowy obojętny, no byle był sprawny. Przerzutkami sprawnymi, bo to pomaga w jeździe, no i chęci przede wszystkim. Czyli sprawny człowiek i rower i tak coś jest. Jeszcze? No i kask i dobry humor. A pupa? Nie da. No to już jest idealna sprawa, ale ja wiem z tego co wiem, to no, trzeba po prostu jeździć, żeby te się miejsca wrażliwe się przyzwyczaiły do naszego siódełka i po kilku wyjazdach na pewno będzie łatwiej. To może jeszcze powiedzmy już, jeśli ktoś się nie zdecyduje jeszcze na Kraków czy Zakopane, to jakbyś mógł polecić takie trasy wokół Inowrocławia, gdzieś tu w okolicy, jakby ktoś chciał zacząć taką turystykę rowerową. Wszędzie jest fajnie tu gdzieś wyjechać. Może ta infrastruktura nie jest jeszcze tak dobrze przystosowana do rowerów, tych ścieżek troszeczkę nam tu jednak brakuje. Coś tam się widzę jednak tutaj poprawia, ale w każdym kierunku, gdzie wyjedziemy do Inowrocławia, gdzieś można sobie spokojnie, bezpiecznie pojechać, tylko trzeba po prostu zaplanować sobie wcześniej trasę, unikać tych dróg bardziej ruchliwek, a wybierać te bardziej drogi gdzieś tam wiejskie, nieraz nawet szutrowe, leśne i naprawdę jest gdzie pojeździć. Mówię, fajna droga jest tutaj na Dziarnowo, wzdłuż Noteci kanału, przejazd mostkiem przez Dziarnowo do Żalinowa, 30 km niecałe zajmuje, fajna, bezpieczna, no ale kawałeczek trzeba tam też dojechać do tego Dziarnowa, no ale niestety wszędzie musimy tymi drogami się troszeczkę poruszać. Może kiedyś dożyjemy czasu, że nie będzie trzeba po drogach jeździć, ale na razie trzeba się posiłkować tymi drogami, ale jest bezpiecznie, no trzeba po prostu uważać i... Dobrze, właśnie teraz Cię chciałem zapytać, powiedziałeś, że na razie trzeba jeździć drogami, trochę jest tych ścieżek, a jakbyś tak ze swojego doświadczenia zasugerował, może gdzie najbardziej by się przydała tu w okolicy ścieżka do... No ja myślę, że każdy kierunek wyjazdu z Jarosławia po prostu troszeczkę tego brakuje. Nie ma ścieżki do Kruszwicy, która już od dawna była planowana. Jest szansa na to. No jest szansa, mówię, ale to już czekamy na nią 8 lat, bo tak wiemy, że też między nami, były troszeczkę właśnie były rozmowy, czy tam właśnie pomóc troszkę w planowaniu dawno, 8 lat temu i tak to zostało, nie ma, brakuje. W stronę Balczewa też, no też nie ma naszych zielonych płuc w Wrocławiu, też można sobie pojeździć. Też ten dojazd, ktoś by chciał z rodziną dojechać, no nie jest taki do końca bezpieczny, bo trzeba jednak jechać drogą. W stronę Turunia brakuje połączenia też z Wrocławia. Do bodajże na wysokości Tulatkowa brakuje jednak tej ścieżki rowerowej. W stronę Pakości również brakuje. Od Barcina do Barcina od Pakości już jest, tu brakuje. Posiłkujemy się mniejszymi drogami, na przykład do Pakowa przez Dziarnowo. No, omijamy te drogi, staramy się omijać. Jak nie da rady, no to trzeba ich przejechać, no ale no, niestety tak to wygląda. No to jest w takim razie wyzwanie dla wszystkich samorządowców z okolicy. Darku, jeszcze chciałbyś może kilka słów na temat tego, że wasz klub też został doceniony w tym 2023 roku. Tak jest. W zeszłym roku podczas ogólnopolskiego zlotu przodowników turystyki kurarskiej, który odbywa się co roku. W zeszłym roku to odbywało się w Andrychowie koło Żywca. Tam odebraliśmy nagrodę za 7. miejsce jako najaktywniejszy klub w Polsce. No na to miejsce mój to się składało
wiele aspektów, które są doceniane przez Główną Komisję Kolarską przy PZTK-u, Głównym Zarządzie. Między innymi ilość zezwoleń do rajdów, promocja, współpraca z firmami, zdobywane odznaki, bo w naszym tutaj, takiej mojej zabawie kolarskiej, też można fajne odznaki zdobywać, a przy okazji te regulaminy tych oznak wskazują miejsca, gdzie trzeba podjechać, gdzie trzeba się zweryfikować, a przy okazji zwiedzamy te miejsca, bo naprawdę są piękne miejsca w całej Polsce. Mówię, w województwie jest oznaka krajoznawcza, mówię tu w naszego województwa, są ogólnopolskie oznaki rowerowe są. Także w zeszłym roku zdobyliśmy 17 odznak rowerowych i 80 oznak krajoznawczych, także kupę zwiedzonych fajnych miejsc. Zatem wyciągajcie Państwo rowery, bo Wy nie wyciągacie, bo ich nie chowacie nie przez cały rok. Natomiast Państwo wyciągacie, Wam w tych wszystkich rajdach życzymy, nie wiem, połamania spych życzymy. Tak jest, bezpiecznej jazdy i zapraszamy wszystkich. Nikogo nie zostawimy, kto przyjdzie na zbióreczkę, zapraszamy do wspólnego kręcenia. Fajna, miła atmosfera rodzinna. No i tyle, zapraszam. A do turystyki rowerowej zachęcał prezes 7. najaktywniejszego klubu turystyki rowerowej w Polsce, Dariusz Dykański. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.